takie uroczystości wiążą się też z pewnymi takimi sprawami bardzo uroczystymi, bardzo oficjalnymi. I ja bym poprosiła gospodarza dzisiejszego festiwalu, jednego z głównych organizatorów, pana starostę gnieźnieńskiego, Dariusza Pilaka, który chciałby się z państwem osobiście przywitać. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich szczególnych gości w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski. Jest mi bardzo miło gościć państwa tutaj w powiecie gnieźnieńskim, w naszym mieście, w Gnieźnie, szczególnie przedstawicieli od moich kolegów i koleżanek, starostów z Wielkopolski. Pozwolę sobie w szczególny sposób przywitać z imienia i nazwiska gości szczególnych i honorowych, którzy nas dzisiaj zaszczycili. Witam bardzo serdecznie panią senator Jadwigę Rotnicką, gnieźniankę, mocno związaną z naszym miastem i powiem więcej, dzisiaj się dowiedziałem, że również z tą dzielnicą, na której znajduje się Centrum Kultury Scena. To dziwne, witamy panią senator. Również bardzo serdecznie wśród grona senatorów witam panią Małgorzatę Adamczak, senatora zaprzyjaźnionego także z powiatem gnieźnieńskim. Słowa powitania kieruję również do obecnego pana senatora Ireneusza Niewiarowskiego oraz ostatniego z obecnych senatorów z Wielkopolski, gnieźnianina, obywatela naszego miasta i powiatu, pana Piotra Gruszczyńskiego. Mieliśmy jedną izbę reprezentacyjną właśnie tutaj reprezentującą nasz parlament. Mamy również i drugą. I witam bardzo serdecznie, tak alfabetycznie, pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Pawła Arupa. Mieszkańca Gniezna, ale także tej dzielnicy. Proszę zobaczyć, mamy i senatora z tej dzielnicy i mamy również posła z tej dzielnicy. Witam pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tadeusza Tomaszewskiego, także mieszkańca powiatu gnieźnieńskiego. Proszę państwa, z nieukrywaną przyjemnością witam również moich kolegów starostów Wielkopolski, starostę kościańskiego pana Andrzeja Jęcza, związanego z Gnieznem również. Proszę państwa, mamy również przedstawicieli. Pozwolę sobie tutaj odczytać pana senatora Marka Ziółkowskiego, reprezentuje pani Marta Janas. Mamy przedstawiciela starosty chodzieskiego w osobie pana Andrzeja Surdela, przewodniczącego Rady Powiatu. Mamy przedstawiciela starostwa gostyńskiego, pana Krzysztofa Dojcza, przewodniczącego Rady Powiatu. Starostę pilskiego reprezentuje dyrektor gabinetu starosty, pani Wojnar. Mamy również przedstawiciela starosty średzkiego, panią Barbarę Langner. Witam bardzo serdecznie. Pozostał mi jeszcze starosta Złotowski, który reprezentowany jest przez pana Bronisława Kolasę. Władze miasta Gniezna reprezentowane są w osobie wiceprezydenta miasta Gniezna, pana Czesława Kruczka. Ale nie mogę nie powitać moich kolegów samorządowców z gmin powiatu gnieźnieńskiego. I tak, witam bardzo serdecznie pana burmistrza miasta Gniezna Witkowa Krzysztofa Szkudlarka. Wójta gminy Kiszkowo, pana Tadeusza Bąkowskiego. Wójta gminy Mieleszyn, pana Janusza Kamińskiego. Żebyśmy, proszę państwa, czuli się bezpiecznie, jest obecny wśród nas także zastępca komendanta powiatowej policji w Gnieźnie, pan komendant Mariusz Łozowiecki. Ponieważ dobre stosunki utrzymujemy również z największym lotniskiem, które znajduje się niedaleko w sąsiednim powiecie słupeckim w Powidzu, to dowódcę trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego w Powidzu reprezentuje dzisiaj pułkownik Witold Zaczewski. Witam bardzo serdecznie.
ponieważ mamy też obecnych tutaj na widowni radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, radnych miasta Gniezna. Witam również bardzo serdecznie przedstawicieli. I dobiegając do końca tej listy, pozwolę sobie przywitać media i lokalnej telewizję Poznań, która ma patronat nad dzisiejszym wydarzeniem, oraz panią dyrektor sieci hoteli Pietrak, która bardzo mocno, merytorycznie wspomogła nasze przedsięwzięcie, panią Joannę Lipińską. Pietrak, witam bardzo serdecznie. I równie gorąco witam przedstawicieli wszystkich powiatów, wszystkie reprezentacje, wszystkie zespoły folklorystyczne, uczestników, gości i